Powiedz nam, co to za rasa? To jest Welsh Corgi Cardigan, rasa wywodząca się z Walii. Pierwotnie był wykorzystywany jako pies do popędzania bydła, stąd ich niski wzrost. Dzięki temu mogły gryźć pęciny i uniknąć kopnięcia. Stąd też mają przednie łapki krzywe, bo to im dawało zwrotność w prawo i w lewo, więc to jest Welsh Corgi Cardigan. Jak nazwa bardzo skomplikowana, ale łatwo zapamiętać. Kojarzy się głównie ze swetrami, tak? Ze swetrami, tak. Ale tak powiem szczerze, że wyglądają jak pies królowej brytyjskiej. Tak, bo korgi są dwie odmiany. Pierwsza to jest Welsh Corgi Pembroke, czyli właśnie pieski królowej brytyjskiej, a druga to kardigany, czyli właśnie ten tutaj przedstawiciel. Różnią się w zasadzie charakterem głównie. Kardigany są trochę większe, mają większe uszy, inny rozstaw ich, są mocniejszej kości, mają wykrzywione przednie łapki, no i oczywiście większa ilość umaszczeń. Jakie to są umaszczenia? Kardigany występują w zasadzie we wszystkich umaszczeniach. Od rudych, poprzez pręgowane, trikolorowe, marmurkowe, rude pręgowane, cała gama kolorów. W zasadzie dopuszczalne są wszystkie, byleby biały nie był elementem dominującym. A jakieś wariacje? Czy mogą wystąpić mieszanki tych kolorów dla jednym już piesku? To znaczy mieszanki raczej nie. Natomiast wiadomo, że trikolor to jest mieszanka i czarno-białego z rudym, tak, a marmurki mogą mieć znaczenia pręgowane albo znaczenia rude, więc można to ująć jako wariacje. Są też wariacje, jeżeli chodzi o kolory oczu, gdyż marmurkowe pieski mogą mieć niebieskie oczy. Jak one zachowują się w domu? Jeśli chodzi o zachowanie w domu, są to bardzo przyjazne psy, które generalnie kochają wszystkich i wszystko. Jest taki stereotyp, że kardigany nie lubią obcych. Z doświadczenia powiem, że nie jest to prawda. Nasze psiaki, jak tylko widzą obcych, wszystkie się spędzają w jedno miejsce i po prostu każdy wychodzi oblepiony, że potrzebna jest szczotka do czyszczenia później ubrań z tych płaków. Nie wiadomo, że żadnego psiaka nie powinno się z małym dzieckiem zostawiać. Natomiast mój kuzyn otrzymał od nas pieska, jak miał 4 lata i to był jego, razem się wychowywali od małego, nie było żadnych problemów. Zakochani są do tej pory, pies ma 8 lat, kuzyn 12 i jest świetnie. Także w komitywie są bardzo fajne i naprawdę nie ma problemu. Jak zachowuje się w podróżach? Wiadomo, niektóre mają chorobę lokomocyjną, zdarza się. Jeśli chodzi natomiast o takie zachowanie do innych psów, raczej łagodne, nie ma problemu z kontaktami z innymi zwierzakami. Ogólnie są to psy bardzo bezproblemowe, łatwe w pielęgnacji, nie wymagające jakichś specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, zdrowe, bez chorób dziedzicznych, poza jedną. Natomiast w Polsce wszystkie pieski są przebadane bądź wolne z rodowodu, więc nie ma tego problemu. Jaka to jest ta choroba? Jest to postępujący zanik siatkówki PR-a. Fajną rzeczą w kardiganach jest to, że kiedy na przykład weźmiemy psa gończego do lasu, to myślę, że spuszczenie go ze smyczy może spowodować, że już psa nigdy nie zobaczymy. Natomiast kardigan jest psem, który się pilnuje 2 metry maksymalnie za właścicielem, nie oddali się dalej, więc mamy jakby przyjemność ze spaceru, a nie uganianie się za psiakiem. Czy jest łatwy do ułożenia? Zdecydowanie są to bardzo pojętne psy, aczkolwiek trzeba je chować niekiedy twardą ręką, gdyż mają tendencję do wejścia na głowę właścicielowi. Kiedy są małymi szczeniaczkami, są bardzo słodkie, z grubymi, białymi łapkami, maślanymi uszkami i maślanymi jeszcze bardziej oczkami. No i trzeba uważać, bo taki maluch może przerodzić się małego potwora źle schowany. Zdominować właściciela. Myślę, że korgi jest psem, który świetnie będzie czuł się zarówno na kanapie, jak i na spacerze w górach. Natomiast czy maleńkie? Dorosły pies potrafi ważyć 20 kg. One są małe gabarytowo, natomiast są bardzo ciężkie, więc no, raczej nie kanapowe. Raczej pieski idealnie nadające się do domu jednorodzinnego, do bloku też, jeżeli ktoś lubi na przykład biegać, długie spacery. Natomiast nie polecałabym osobie, której nie ma cały dzień w domu i może sobie pozwolić tylko na 15-minutowy spacer dziennie. No myślę, że to nie jest pies. Przywiązują się do właściciela? Bardzo, szczególnie do jednego. Naprawdę, kardigany są rasą, które wybierają sobie właściciela i są w niego zapatrzone. Sama pani widziała, jak Breezer patrzył za mamą nic go więcej nie interesowało. I tak to faktycznie jest. Przekupne, okropnie przekupne, naprawdę. Ten, kto daje jeść, ten jest królem. Mówię z doświadczenia. Linieją okrutnie i nieprawdą jest, że 2 razy w roku, bo one linieją cały czas i cały czas trzeba mieć super odkurzacz o dobrej mocy i często wymieniać worki. Są ciche przede wszystkim, nie jazgoczą, nie są to głośne psy. Natomiast myślę, że linienie i chęć niekiedy wejścia na głowę właścicielowi to są takie dwie w sumie jedyne wady. Oczywiście zdarzają się, jako że jest to długi pies, problemy z kręgosłupem, niekiedy problemy z przednimi łapami, gdyż ten front jest w bardzo specyficzny sposób ukształtowany. Kiedy będzie dobre żywienie malucha od małego i nie pozwalanie mu na przykład na bieganie po polach, gdzie on nie widzi dołka i łapą gdzieś może wpaść, nie będzie żadnych problemów. Także polecam gorąco wszystkim.